my mamy funkcję samoleczenia. E, zaraz powiem w ogóle co to są te zielonki, Że samo leczenie, a nie wyleczenie. Nic nie daje. I mój syn e, wyleczył się z alergii i astmy w ciągu 3,5 miesiąca. Kiedy się ostatni raz pani odrobaczała? Mogę tylko potwierdzić, bo mam dorosłą niepełnosprawną córkę. Prawie 70% toksyn różnego rodzaju przechodzi przez łożysko do dziecka. W związku z tym jak one zanikają, całkowicie no to my umieramy. Na ile ludzie są tego świadomi? Nieprzekonanego nie przekonasz. Czyli wiek nie jest przeszkodą. Które choroby nam się objawiają dopiero jak już jest za późno. Bogdan Smolosz przedstawia: Kochaj, słusz, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Wszystkich serdecznie Państwa witam, dzień dobry, cześć. Zapowiedziane spotkanie dzisiaj z wyjątkową osobą. Ja myślę, że część z Państwa ją zna, już pewnie podglądacie, kto to. Drodzy Państwo. Ania, Anna Mazurczyk. Mazurczyk, tak. Anna Mazurczyk. E, o Zielonkach będziemy opowiadać i nie, nie. tylko. nie przyjechałaś do nas z Wieliczki. No i cieszę się, bo to takie. A my się nie znamy długo. My się nie znamy długo, ale dobrze się poznaliśmy, bo, bo już się prawie że utopiłem w te twoje Zielonki. <głos> <głos> Opowiesz nam, co to zacznie i do czego my to będziemy. I dobrze, że masz swoją książkę ze sobą, bo się zastanawiałem, czy zabierzesz. Witamy cię, Aniu. Witaj, Bogdanie. Witam Państwa bardzo serdecznie. No ja dzisiaj jestem u was tutaj pierwszy raz, ale mam hmm. nadzieję, że wszyscy się razem polubimy. A faktycznie, tobie, Bogdanie, już tam zielonki Aha. zaproponowałam do spróbowania, gdyż są to niezwykłe rośliny. Tak. I wie, ja nie wiedziałam dużo na ten temat, ale właśnie. Tym się różnimy, że my ci bardziej dociekliwi, czegoś kiedyś nie wiemy, a później chcemy to wiedzieć, i później trafiamy na ludzi, którzy nam to opowiedzą. No i tak trafiliśmy na Anię. Aniu, opowiedz nam, bo, bo pewnie jakoś się coś wydarzyło, że Cię to zainspirowało do odkrywania. Mamy, e, no posłuchamy o tym. Właśnie, bo spodziewałam się tego pytania, skąd się to wzięło mm -hmm. i skąd w ogóle zielonki w moim życiu. Mm -hmm. I faktycznie, jak to zwykle bywa. Stało się to przez przypadek. Mm -hmm. Tylko oczywiście przypadków nie ma, mm -hmm. więc to, co miało się wydarzyć, to się po prostu wydarzyło. No i faktycznie te zielonki przyszły do mnie w momencie, w którym moje dzieciaki bardzo mocno chorowały. Mm -hmm. Zaraz powiem w ogóle, co to są te zielonki, bo tak. na razie będziemy je tak nazywać. No, i moje dzieci faktycznie od lat chorowały mój syn na astmę i alergię. Najpierw się mhm. zaczęło od alergii. I miał alergię wziewną na, mhm. na wszystko, tak naprawdę. I później z tej alergii wziewnej wzięła się astma. No, bo to Oje. jest taka droga, którą po prostu idą ludzie. Też nie wiadomo skąd się to wzięło, bo on był malutki. Jakby już się. No, może nie to, że się urodził z alergią, ale tą alergię odkryliśmy bardzo wcześnie. No i pomimo leczenia alergii nic to nie dało, ponieważ samo leczenie, a nie wyleczenie mm -hmm. nic nie daje, więc ta alergia zamieniła się w astmę. No i a u mojej córki był problem z anemią. Już miałam no naprawdę i. tak posuniętą anemię, że żadne farmaceutyki tutaj nie dawały rady. Tym bardziej właśnie y, pobieranie syntetycznego żelaza, które już teraz wszystko wiem na ten temat, mm -hmm. ale na tamten czas byłam jeszcze zielona. No, to... <głos》> całkowicie nie zielona, Ach, ale no. byłam nieświadoma tego, o co chodzi. Mm -hmm. No, i faktycznie na mojej drodze stanęła kobieta, i to zupełnie przez przypadek, właśnie. Spotkałyśmy mm -hmm. się w autobusie i słucham, jak ona mówiła o swojej pasji przez mm -hmm. telefon, i coraz bardziej mnie to zaciekawiało. Mm -hmm. I w końcu zapytałam, co to są te zielonki. No, i ona zaczęła mi opowiadać. No, i jej powiedziałam o problemach z moimi dzieciakami. Aha. Ona mówi: No, dobrze, to weź po prostu to i spróbuj. Mm -hmm. Jeśli nie pomoże, to na pewno nie zaszkodzi, dlatego mm -hmm. że to jest żywa, funkcjonalna żywność. Nie przedawkujemy. Nie przedawkujemy, nie da się przedawkować, chociaż z chlorellą, trzeba być Aha. w pewnym stopniu ostrożnym. Aha. I o tym sobie może teraz dzisiaj powiemy, albo może w tak. następnych odcinkach, ale faktycznie zielona żywność funkcjonalna nie jest lekarstwem, mm -hmm. ale leczy, to znaczy doprowadza organizm do samoleczenia. Mm -hmm. A to jest w życiu najważniejsze, dlatego że my mamy funkcję samoleczenia. No i te moje dzieciaki faktycznie doznały tego uzdrowienia, czyli samoleczenia poprzez to, że zostały ich komórki odżywione, mm -hmm. a później i, na, i oczyszczone z toksyn, z metali ciężkich, z pestycydów. No i później ten organizm miał siłę na to, żeby się wyleczyć. I mój syn wyleczył się z alergii i astmy w ciągu trzech i pół miesiąca. Niesamowicie. Ja nawet piszę o tym w tej mojej książce właśnie, Aha. gdzie opisuję tę sytuację, jak to wyglądało, jak wzięłam właśnie te pudełka tych zielonek moich i poszłam do pani doktor Mm -hmm. żeby jej powiedzieć, mamy narzędzie, które wyleczy wszystkie dzieci z alergii. Mm -hmm. Ale pani alergora, jak zobaczyła te pudełka... Była zachwycona. Tak, to będziecie Państwo mogli przeczytać <laughs> w tej książce właśnie, mm -hmm. co tam się dalej wydarzyło. Okay. No od tego czasu ja sama postanowiłam po prostu wziąć zdrowie mm -hmm. mojej rodziny w moje ręce, mm -hmm. no i tak je bardzo wzięłam, że trzymam je do tej pory. No i nie tylko mnie, ale już ponad dwóch tysięcy klientów, którzy Aha. naprawdę mam... Prześwietne doświadczenia, i takie łapiące za serce doświadczenia tych ludzi, właśnie, którym zielona żywność przyniosła. No bo zdrowie. twoje zaangażowanie jest niepojęte, jak tak cię obserwować trochę. No a też jak odnajdziemy świadectwa tych ludzi, którym to zmieniło samo poczucie i dobrostan. No tak jest. Ja dzisiaj sprezentowałem ci tą książkę, więc jeszcze nie no. miałeś okazji, żeby do niej zaglądnąć. Natomiast tam są te świadectwa tych aha, ludzi właśnie. Więc aha. są doświadczenia ludzi, którzy po prostu opowiadają o tym, w jaki sposób ta zielona żywność im pomogła w różnych mm -hmm. schorzeniach. Bo te schorzenia są tak przeróżne, że mogłabym powiedzieć, że żywa żywność nie jest na jakąś konkretną chorobę, nie jest lekarstwem na jakąś konkretną chorobę, tylko po prostu jest takim doprowadzaczem do samoleczenia. Mhm. A więc jeżeli coś oczyści nasze komórki z toksyn, z metali ciężkich, a dodatkowo mocno od, odżywi, to znaczy dożywi, mhm. bo to nie jest odżywianie, tylko dożywianie, to wtedy faktycznie nasz organizm no, przestaje chorować, bo choroba nie jest nam potrzebna. Naturalnym stanem człowieka jest stan zdrowia, Bycie nie zdrowym. stan choroby. Mhm. No właśnie, bo bardzo łatwo zrozumieją to osoby, które faktycznie zmagają się z jakimiś dolegliwościami. No a, a ja tego nie znam, bo ja od lat, lat jestem zdrowy i dlatego e, chciałem zobaczyć, jak z tym dożywianiem. Mm -hmm. Dlatego z żaną Marioleńką się mm, naposzliśmy no w zielonki. A, ale, no i to już jest któryś mój tydzień. Mm. Jak, jak tam? Jak się czujesz? Ale ja nie potrafię rozeznać tego. Mm -hmm. Nie, żona na pewno łatwiej, bo ona się, lepiej się obserwuje, potrafi to nazwać. No ja czułem się dobrze i czuję się dobrze. To świetnie, nie. bo to, to znaczy tylko o tym, że po prostu nie jesteś jakby zatruty, bo mhm. organizm zatruty reaguje na zielonki czasami bardzo gwałtownie, bo Aha. jeśli mamy dużo pasożytów na przykład, no to miałam taki przypadek jednej dziewczyny na warsztatach moich, robię takie warsztaty co trzy miesiące, mhm. to są warsztaty o spełnianiu marzeń i o dojściu właśnie do samoleczenia. Mhm. To są takie trzy pięciodniowe warsztaty, teraz będą właśnie w grudniu i na tych warsztatach mieliśmy właśnie dietę tylko zielonkową. Naprawdę. Tylko, to była tylko i wyłącznie sok strawie jęczmiennej, plus, żeby te dziewczyny, wiadomo, nie umarły z głodu, no bo to jak człowiek jest nieprzyzwyczajony do tego, to żeby. Hot dogi. Być... Nie, nie, To jak <laughs> <laughs> To chyba, że jakieś wegetariańskie. Okay. Ale faktycznie to mieliśmy mm. zupę warzywną, czy, mm -hmm. czy warzywa na parze, owoce, mm -hmm. także coś jeszcze. Żeby... No takie rzeczy mm -hmm. lubimy. To... To jest super, ale na tym, właśnie, na tym właśnie warsztatach wydarzyła się pewna rzecz związana z zielonkami. No bo mm -hmm. jedna dziewczyna była bardzo mocno zatruta pasożyta. Mm -hmm. I już w pierwszy dzień bardzo mocno odczuła to, mm -hmm. że ma te pasożyty, a nawet je zobaczyła naocznie. Naprawdę. Tak. Nie opowiadaj nam. O nie będę opowiadać. Natomiast to się <noise> dzieje. Jeśli mocno jesteśmy zatruci, no. od razu zielona żywność po prostu nas odtruwa. W Pierwszy dzień. Ale ja myślę, że już sporo osób. Zastanawia się i, i robi coś w kierunku odrobaczania się. Czy... To jest bardzo ważne. No, ale, to jest jedna z najważniejszych. Ale część pewnie w ogóle nawet nie wie, że potrzeba, czy. Że należałoby. Pierwsze pytanie, jakie zadaje komuś, kto do mnie mm -hmm. dzwoni z prośbą o pomoc, to kiedy się ostatni mm -hmm. raz pani odrobaczała? I najczęściej słyszę, ale, ale jak to odrobacza? Ale przecież ja nie mam żadnych robaków, ale to jest obrzydliwe. Ja się Fuj. nigdy nie odrobaczam, bo to jest straszne. Aha. A ludzie świadomi mówią, no odrobaczałam się dwa lata z... temu na przykład albo trzy lata dwa temu. Dwa razy w roku. Tak, minimum dwa razy w roku się odrobaczamy. To my tak, i wtedy, no widzisz, dlatego mm -hmm. nie ma tych takich gwałtownych zmian po jedzeniu zielonej żywności. Gdyby. Ten sok z trawy jęczmiennej i chlorela, o której zaraz będziemy mówić, mm -hmm. gdyby one trafiły na organizm, który jest mocno zarobaczony, który jest mocno zanieczyszczony metalami ciężkimi, który ma zniszczone jelita, zniszczoną mm -hmm. wątrobę, to wtedy organizm zareaguje gwałtownie. I dlatego potrzebny jest doradca, żeby ustawił odpowiednią, odpowiednie ludzie nazywają dawkowanie, ale to nie jest dawkowanie, tylko porcjowanie mm -hmm. zielonej żywności. No tak. Po to, żeby po prostu ją, ym, no przejść dobrze, ten proces łagodny. Ale możemy to zrobić dopiero na podstawie jakichś badań, wyników badań, na których się trzeba oprzeć, żeby to porcjowanie dopasować? No, ponieważ jest to yy, tylko żywność albo no. aż żywność i to jest to czysta żywność, więc traktujemy ją jako żywność. Ale chlorela pyrenoideza sorokiniana ma właściwości oczyszczające. Mm -hmm. W związku z tym, jeśli my mamy informacje o stanie zdrowia człowieka, bo są takie dolegliwości, czy wręcz choroby, które uniemożliwiają jedzenie chlorali i jest to na przykład choroba leśnioskiego krona, mm -hmm. czy przedziejące jelito, yy, czy krwawiące jelito. W tym przypadku najpierw zaczynamy z sokiem z trawy, a później dopiero... Yy, dokładamy chlorelę w odpowiednich ilościach, żeby nie zaostrzyć po prostu tej choroby, bo chlorela działa jak taki, e, jak zdrapywacz złogów z jelit. Więc sobie wyobraź, jak ona przejdzie no, przez te jelita i zacznie te złogi ściągać, a jelita są zaowrzodzone, czyli krwawią. No to tam już nie ma co zdrapywać. Właśnie, o co chodzi. No o to przy chodzi. Leśniewskiego krona to, to tam jest wszystko tak. Niszczone. Tak, Dlatego wtedy nie używamy chloreli, okay. używamy sok strawy. On to wszystko pięknie poprzez chlorofil i inne cząsteczki, które nas sobie zagoi. Naprawdę? Tak, tak. A później dopiero po kilku miesiącach dodajemy bardzo powoli chlorelę. Dlatego też ja wiem, że chlorela jest bardzo teraz modna. Mhm. Ale trzeba rozumnie ją przyjmować. Przede wszystkim chlorela musi być czysta od toksyn, od metali ciężkich, od pestycydów. Więc e, jeśli trafiamy na jakąś chlorelę, to koniecznie, absolutnie prosimy o certyfikaty na czystość, od kadmu, ołowiu, rtęci. I wtedy, jeżeli dostaniemy te certyfikaty, to jesteśmy pewni i mamy podkładkę, że tą chlorelę możemy jeść, że jest czysta. No, dobrze, ale jak ktoś o tym nie słyszał, to nawet powtórzyć tego słowa nie potrafi. Jakieś cholerro. <grym> Moja mama mówi: Aha, daj, tę cholerę będziemy ją jeść. <grym> no właśnie. No i co to takiego? No co to jest ta chlorena? No, Właśnie zacznijmy od tej mocniejszej nas. sprawy, czyli od oczyszczania. Mm -hmm. Oczyszczanie organizmu, no to jest tak jak z każdym domem, do którego chcemy wprowadzić piękne meble, czyli chcemy go odżywić mm -hmm. nasz organizm. Musimy najpierw zrobić remont, wyrzucić stare graty, wyczyścić wszystkie kąty. I wtedy dopiero no, Bardzo obrazowo to ona ma powiedzieć. No, bo to tak jest, tak jest, no. tak? I tak samo jak w brudnej piekarni nie, nie będziesz piekł pięknego, czystego chleba. No Trzeba jak, po prostu ją <laughs> sprzątać. No i teraz tak czy my sprzątamy po prostu to nasze mm -hmm. ciało. I faktycznie z każdym dniem od naszego urodzenia, a nawet jeszcze przed urodzeniem, dostaliśmy w prezencie od rodziców toksyny, metale ciężkie i tak dalej. Dlatego, że kobieta, która no jest w ciąży, prezent. No niestety, ale ludzie sobie nie zdają z tego sprawek Dziewczyny, które chcą zejść już powinny oczyszczać swój organizm na dwa lata przed zajściem w ciążę. Wtedy po pierwsze nie będzie problemu no, z ci w ciążę. Czasem, z tego co wiem, to takie spontaniczne bardzo jest. Czasem jest spontaniczne, dlatego trzeba się cały czas oczyszczać. <laughs> cały czas. Odkąd się dowiemy o zielonej żywności, Jak? powinniśmy się oczyszczać. Mm -hmm. I faktycznie, jeśli przyjdzie ten czas zajścia w ciążę i e, jakby e, spowodowanie, że mamy nowego członka rodziny, nową mm -hmm. istotę w naszym organizmie, to już powinniśmy zacząć mm -hmm. I również wtedy usuwać metale ciężkiej toksyny, dlatego że my nie wiemy, nie wszyscy wiedzą, ale prawie 70% toksyn różnego rodzaju przechodzi przez łożysko do, e, do dziecka. I teraz jest pytanie: dlaczego dzieci rodzą się chore? Słyszycie to? No właśnie. Dzieci rodzą się chore, ponieważ mamy, również też ojcowie, bo w nasieniu wiadomo, przechodzą różne rzeczy, ale głównie mamy, są zawalone toksynami, metalami ciężkimi, pestycydami, z jedzenia, konserwantami i tak dalej. To przechodzi do dziecka, dziecko się rodzi chore. No, oczywiście wszystkie dzieci będą się rodzić zdrowe, dlatego, że one dopiero zaczynają tą podróż tutaj na świecie. No właśnie, no, wydaje się to oczywiste. Tak, ale dlaczego? I nawet takie maluszki mają nowotwory i tak dalej. No właśnie, dlatego, że one nie są czyste. Oje. I jeżeli chodzi o ciało oczywiście, bo duchowo i mentalnie jak najbardziej to są po prostu świetliste istoty. Tylko, że ciała też powinny mieć świetliste. I faktycznie jest na to rada, bo można usunąć te metale ciężkie, które zostały w, do, do wprowadzone do organizmu. Aha. Ale jest to żmudna praca. Jest to praca nie tylko na chloreli, ale też yy, potrzebny jest fullerenca 60. Nie zawsze i nie każdemu można podać fullerenca 60. Są to takie różnego rodzaju rzeczy. No, ale część rodziców nas... jest na tyle zaangażowanych w wyratowanie swoich dzieci, że zadają sobie trud, żeby to tak, jeżeli trafiają do nas, to super. No. Dlatego, że przez naturalny sposób można powolutku usuwać te toksyny z dziecka. Mm -hmm. A najlepiej, żeby zadbać o to jeszcze przed zajściem w ciążę. Ale nigdy nie jest za późno. Mm -hmm. Jeśli kobiety karmią piersią, tylko jeszcze raz zaznaczam, mówię tylko i wyłącznie o soku strawy i chloreli, którą ja używam od 2014 roku, dlatego, że tylko za nią mogę wziąć odpowiedzialność, mm -hmm. dlatego, że mam e, doświadczenie z nią mm -hmm. i wiem, że jest absolutnie czysta od metali ciężkich, tek, toksyn, pestycydów i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o sok z trawy, no to już jest w ogóle inny zupełnie temat, bo u nas jest znany młody jęczmień, mm -hmm. ale pod zupełnie inną postacią. Zmielona trawę. To jest zmielona trawa. Mm -hmm. I teraz, jak wszyscy dobrze wiemy, kto je trawę, mm -hmm. zwierzęta, kopię. Nie trawimy tego. No właśnie. Nie mamy już pięciu żołądków. Właśnie o to chodzi. To chodzi głównie o enzym, który się nazywa celulaza, do trawienia celulozy. Mm -hmm. I jeśli byśmy mieli ten enzym, to moglibyśmy tą trawę jeść, ale my tego enzymu nie mamy. Ale też. Zwróćmy uwagę, że jeśli trawa jest już za wysoka to tam już pojawia się gluten w jęczmieniu. Tak, dokładnie. No i teraz właśnie dziękuję, za, że poruszyłeś ten temat. Dlatego, że właśnie ten sok strawy, który ja piję na co dzień i to w bardzo dużych ilościach, on nie zawiera glutenu. Mhm. Dlatego, że trawka jest ścinana na wysokości 20-25 cm zanim pojawi się kolanko w łodydze, łodygę, mhm. później kolanko w łodydze, w którym gromadzi się gluten. Mhm. No i teraz ten kolanko, no nie dochodzi po prostu do wytwarzania tego kolanka i ten sok z trawy jest przede wszystkim mhm. Wszystkim. Hmm. Trawa jest ścięta, w ogóle ona rośnie na zaopiekowanej glebie, mm -hmm. czyli na glebie, która wie, co to jest płodozmian, wie, na, na glebie, na której pasą się zwierzęta, tak. które mają nawet ekologiczne kupy, bo to jest nawet sprawdzane, mm -hmm. na glebie, która jest bardzo bogata w mikroelementy, w minerały, która daje życie tym roślinom, a że te rośliny dają życie nam. I później jest ścinana trawka, wyciskany z niej sok i w maszynie rozpyłowej w temperaturze 30 stopni jest suszony, więc prawie na wietrze suszony jest ten sok, i wtedy jest do pudełek. No taki zupełnie i do raz. Was. Całkowicie, całkowicie mm -hmm. surowy produkt. Mm -hmm. Dlatego wegetarianie, żeganie to jest genialna mm -hmm. sprawa. No tutaj, sokstrawieńczony, zawiera takie tajemnicze cząsteczki jeszcze, mm -hmm. które regenerują DNA i wydłużają telomery, więc my nie starzejemy się w takim tempie, w jakim, w jakim nam narzucono się starzeć. No, no patrząc na Ciebie, to widzę, że niektórzy to młodnieją. Nie. No, i jest też taka możliwość młodnięcia, odmłodzania, od mm -hmm. dlatego że m, ponieważ my starzejemy się i umieramy z tego względu, że skracają się telomery łączące dwie nici DNA. I teraz w związku z tym, to o tym można poczytać, to o tym się na biologii uczymy mm -hmm. też w szkole średniej. W związku z tym, jak one zanikają całkowicie, no to my umieramy. A jeśli jest mm -hmm. cząsteczka, która. Powoduje regenerację DNA i jakby zatrzymanie skracania się tych telomerów, to jest pytanie, czy możemy żyć wiecznie? A jest drugie pytanie, czy ktoś chciałby żyć wiecznie? Ja nie. Ja się wybieram do domu niedługo, ale. Na no, zielonkach to tak łatwo nie będzie. No, to jeszcze to przemyślę. No właśnie, ale na ile ludzie są tego świadomi i na ile są gotowi się poddać temu. Właśnie tu chodzi o tą świadomość, o, mm -hmm. o której mówisz. Dlatego, że organizm zatruty, zwłaszcza metalami ciężkimi, a zwłaszcza zanieczyszczona szyszynka i grasica, mm -hmm. powodują to, że my po prostu jesteśmy zamroczeni. I kiedy. Mm. Tak, właśnie, dokładnie jesteśmy okay. za mkłą. I teraz, kiedy zaczniemy się oczyszczać z tych metali ciężkich, oczyszczać z tych toksyn, to nagle y, doznajemy takiego olśnienia. To znaczy, pomijając już to, że sok i chlorela mają tak ogromną ilość chlorofilu, a wiemy, czym jest chlorofil to jest słońce w płynie. Mhm. Więc my dostajemy właśnie tą, to światło do naszego organizmu. Mhm. Do tego ta nasza szyszynka i nasza grasica zostają oczyszczone. zwłaszcza szyszynka oczyszczona, bo ona ulega zwapnieniu przez fluor i tak dalej, przez pewne substancje, które na co dzień zjadamy, a niektórzy są nieświadomi tego. Ci świadomi, oni już nie będą używać pasty z fluorem. Tak? Mm -hmm. A ci nieświadomi jeszcze w tym są. Ale dla każdego przyjdzie moment, że się obudzi. I teraz jeżeli dostaniemy tą świadomość, są takie elementy zewnętrzne, takie jak na przykład to, co nas spotkało dwa i pół roku temu, mm -hmm. co przyspieszyło ogromnie wzrastanie ludzi w świadomości. Mm -hmm. tak dlatego, było. że nie mogli się dostać do lekarza. Zostały im zabrane jakby te narzędzia, na które na co dzień mieli do których się przyzwyczaili. Tak naprawdę szczelili sobie w kolano, w kolano ci. Ci, którzy to przygotowali te. wszystko. Oni są szczeli w kolano, bo oni doprowadzili do szybszego przebudzenia mm -hmm. się tych ludzi. Natomiast prawda jest taka, że ludzie zaczęli myśleć o sobie, że mają swoje zdrowie w swoich rękach, mm -hmm. nie oddają tego zdrowia do ludzi w białych Kitlach, dlatego że oni nie mają dla nich ani czasu, ani przestrzeni. Ani serca. Ani serca, ani, bo nie wszyscy lekarze tacy są, oczywiście są lekarze z sercem, z ogromnym sercem, którzy chcą pomagać. Tak? Są, znam takich no osobiście, oczywiście. Są lekarze, którzy są nam bardzo potrzebni, ponieważ oni pracują w medycynie ratunkowej, na przykład. Chirurdzy. No właśnie, chirurdzy i tak dalej. Ale ci również, ci lekarze, oni też doznają przebudzenia. Ja mam dużo lekarzy, którzy jedzą zielonki mm -hmm. i powiem ci, że są coraz bardziej świadomi i coraz bardziej widzą, co się dookoła mm -hmm. dzieje. Więc jest pytanie takie, dlaczego tak przyspieszyło? No właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że mm -hmm. nam skotowali taki roz, ludzie wzięli swoje zdrowie w swoje ręce i zaczęli szukać. I no, kto zaczął, to zaczął. Nie wszyscy mm -hmm. oczywiście, ale ja tak zawsze mówię: każdy ma swoją mm -hmm. drogę i każdy ma czas, w którym się obudzi. Oby zdążył. Jeśli nie zdąży teraz, mm -hmm. to zostanie mu to na następny raz. I następnym razem będzie przerabiał lekcje, mm -hmm. które doprowadzą go do tego, żeby właśnie doszedł do domu, czyli do źródła. A jeśli my w tym życiu nie mamy na to czasu, jeżeli mamy przeznaczone na to, nie wiem, odrobić inne lekcje albo w relacjach lekcje, mhm. albo niekoniecznie z naszym zdrowiem, albo właśnie z naszym zdrowiem, albo jest pytanie, dlaczego na przykład w rodzinie rodzi się niepełnosprawne dziecko. To nie jest też tak, że to jest coś tragicznego dla tego dziecka, tylko to jest lekcja dla rodziców. I ja rozmawiałam z wieloma osobami, które są niepełnosprawne, i one nie odczuwają swojej niepełnosprawności jako jakiejś kary mm -hmm. albo jakiegoś czegoś strasznego, co ich spotkało. Chcieliby tak jak rówieśnicy, ale nauczyli się żyć z tym, co jest. I mówię o ludziach, którzy od początku są niepełnosprawni, mm -hmm. tak? czyli urodzili się niepełnosprawni. Mm -hmm. I oni jakby mają zupełnie inny ogląd na to życie, kompletnie. Oni żyją w tym swoim świecie, w którym nauczyli się żyć, ale lekcje dostają rodzice, którzy muszą przerobić coś. Może cierpliwość, może miłość własną, bo jeżeli nie, ma, nie mamy miłości do siebie, to trudno nam dać tą miłość komuś innemu i trudno też przyjmować tą miłość. Mogę tylko potwierdzić, bo mam dorosłą, niepełnosprawną córkę. A, trzydziestokilkulatkę. Mm. I, I ona o początku. ma się dobrze. Właśnie. Ona no, ma swój właśnie. piękny świat. Myślę, że większość pań w jej wieku może jej zazdrościć. Właśnie. No, to jest prawda. Dlatego ci ludzie, oni też nas uczą o różnych rzeczy. Mm -hmm. Więc jeżeli dostaniemy taki dar od Stwórcy, mm -hmm. takie właśnie niepełnosprawne dziecko, no to y, po prostu jest dlatego, że mamy nauczyć się czegoś jeszcze w tym życiu. To często w rodzicach tworzy charakter tak. inny. Tak. Mm -hmm. Dlatego no tak, tak może być. A do tego wszystkiego, jeśli chcemy być zdrowi, jeżeli się przebudzimy do zdrowia, mm -hmm. tak jak właśnie ta moja książka, Piękne Przebudzenie do zdrowia, to faktycznie tutaj. O tak, ta moja książka powstała zupełnie również przez przypadek. Mm -hmm. Czyli po prostu to, że przypadków nie ma, to wiemy. Aha. I dostałam taką informację w śnie. Właśnie i to jest tak, ja czasami mam tak o 4.30 jak się budzę, to faktycznie mam czasami takie, dostaję różne informacje, ale to się wydarzyło nie raz i faktycznie była taka informacja, napiszesz książkę, która będzie miała tytuł przebudzenie do zdrowia, mhm. ale ja uważałam, że to jest sen i to było kilka lat temu, uważałam, że to jest sen i... Naprawdę uwierz mi, ostatnią rzeczą, którą bym zrobiła w moim życiu, to napisała książkę. Aha. Dlatego, że jestem człowiekiem ekspresyjnym. Ja jestem też kreatywna. Ja lubię być w różnych miejscach, a siedzieć i pisać książkę wydawało mi się, że to jest po prostu takie no nudne trochę, mhm. takie. takie... Stateczne, takie po prostu jak to. I w ogóle, jak ja słyszałam, że ludzie piszą książki latami, mm -hmm. no to już w ogóle mam się całkowicie. No i stwierdziłam, dobra, okej, okay, to był tylko sen, ale jeżeli on, on się powtórzył kilka razy, i stwierdziłam, coś musi być na rzeczy. I przyszedł taki moment, w którym właśnie wstałam rano i stwierdziłam, okej, okay, napiszę książkę o przebudzeniu do zdrowia. Aha. I zaczęłam ją pisać. Ja ją pisałam w niecałe dwa miesiące, ją napisałam. Naprawdę? No, tak, dlatego że ja. Yy, Później musiałam ją sama przeczytać, bo ja tak naprawdę do końca nie wiedziałam, co tam jest napisane. I dlatego, że to płynęło gdzieś z góry. Mm -hmm. To było tak, że to nie było jakby. Ja mam wiedzę na temat zielonej żywności, dlatego że siedzę w tym temacie od 2014 mm -hmm. roku. Cały czas, dzień w dzień pomagam ludziom. Dzień w dzień szkole ludzi, którzy mm -hmm. pomagają ludziom. Dlatego, że ja mam w swoim teamie dużo doradców, których codziennie szkole na temat zielonej żywności. Oni mają właśnie ten podręcznik też ze sobą, więc mm -hmm. zawsze mają w ręce coś. No i, i jakby ta wiedza cała, ona wypłynęła nagle. Mm -hmm. Ale tam nie jest tylko i wyłącznie to, czym jest zielona żywność. Czyli tam nie jest napisane tylko i wyłącznie o tym, że to jest sok, strawy, zrobiony tak i tak, takie ma wartości, takie właściwości. Oczywiście są tam witaminy, aminokwasy, mikroelementy, wszystko to jest w tej książce, są doświadczenia ludzi. Ale to, co jest najważniejsze, mnie się wydaje, mm -hmm. to to, że pokazanie ludziom, że przychodzi taki moment w życiu na przebudzenie do zdrowia. I jeśli się przebudzimy do tego zdrowia, to mamy dużo narzędzi, nie tylko sok, strawy i chlorę ale mamy dużo narzędzi, żebyśmy mogli je wziąć i użyć. Na przykład zioła. Z tym, mm -hmm. że z ziołami trzeba uważać, bo jak żywność funkcjonalna nie jest lekarstwem, tak zioła już lekarstwami są. I z nimi trzeba naprawdę ostrożnie. Mm -hmm. Nawet takie zioła, ja zawsze używam zioła na odrobaczanie, w związku z tym tam no, one muszą tak, być naprawdę tak. aptecznie odważone, mm -hmm. żebyśmy sobie nie zaszkodzili. Nie. Tak, tak. Na, natomiast to przebudzenie do zdrowia przyszło po prostu tak, tak z nieba. A jak mm. rozmawiasz z ludźmi, proszę powiedz mi, ilu tych osób jest, od, ile osób jest otwartych, nie wiem, procentowo takich od razu, a ile osób chciały przekonywać, że, że tak trzeba, że tak warto? Mój dziadek zawsze mówił przekonanego nie przekonasz. Mm -hmm. I dlatego ja nikogo nie przekonuję. Mm -hmm. Dlatego, że ja wiem, że wszystko dzieje się w swoim czasie, mm -hmm. że są ludzie, którzy muszą przeżyć chorobę. Mhm. Którzy muszą przeżyć, nie wiem, utratę bliskiej osoby, żeby się zastanowić nad tym, aha, dlaczego ta osoba umarła na wylew, czy, czy na zawał, czy na raka płuc. No, każdy z nas ma swoją drogę, ta osoba, która umarła, też ma swoją drogę, ale my, którzy pozostaliśmy przy życiu, możemy z tego czerpać taką wiedzę duchową nawet mhm. i zastanowić się po prostu na świecie nad tym, nad swoim życiem i nad tym, co my robimy. Mm -hmm. I dlatego ja nikogo nie przekonuję. Ludzie przychodzą sami i sami opowiadają mi o swoich, jakby, e, e, swoich pomysłach na to, jak doszli do tego, że teraz oni chcą zacząć inaczej żyć. Że Aha. oni już nie chcą chodzić jeździć do McDonaldów, że ich już nie interesuje stanie w aptekach w kolejkach, mm -hmm. że oni po prostu chcą zacząć życie od nowa. I to bez względu na to, ile mają lat. Aha. Czyli wiek nie jest przeszkodą. Zawsze warto rozpocząć. No jasne. Ja mam takie, najczęściej mam panie po 80, albo takie małżeństwo mm. z Australii też. Oni są tacy kochani, oni są po 80. No. I oni po prostu, oni wiedzą, oni to wszystko wiedzą. Oni jedzą zielonki, oni się są świadomi i oni jeszcze mnie uświadamiają, jak ważne jest zdrowie i jak ważne jest jedzenie czystej żywności. Także kocham ich po prostu. Wszyscy, wszyscy ludzie, którzy trafiają na zielonki, doznają pewnego rodzaju zmiany. No bo te zielonki przychodzą do ludzi w różnych okolicznościach mm -hmm. przyrody, a czasami przychodzą przez rodzinę, taką najbliższą. Czyli na przykład żona się dowiedziała o zielonkach, ona jest bardziej otwarta i ona chce przekonać swojego męża do tego, żeby też zaczął dbać o swoje zdrowie. Mm -hmm. I to jest takie śmieszne, bo oczywiście w rodzinie jedzenie. Podaje kobieta. To A. znaczy ona się raczej troszczy o rodzinę i podaje pożywienie. I mężczyzna zwykle jest taką istotą, który jak się nie poda tych zielonek, to tak. on sobie sam nie weźmie. Tak, tak, <gry> tak to też jest. jest u ciebie? I mówię do żony Marioleńko: jak ty mi to pomieszasz. I przygotujesz to, ja to wypiję. Ale jak jakby sam miał to mieszać, to no z tego właśnie. nic nie będzie. Ale zobacz, jak to jest, czyli się potwierdza to, uh -huh. o czym mówię. I faktycznie kobiety podają mężczyznom tak. właśnie ten eliksir zdrowia, bo można to powiedzieć eliksir miłości również, dlatego uh -huh. że zielona żywność również podnosi potencję, powoduje, że mamy większą radość życia, mamy mniej reagujemy na problemy, dlatego że stres Aha. zniweluje. Także mamy większość, więcej to ten radości? stres? Co to jest stres? No. no właśnie, no ja nie wiem, ale słyszałam, A, że ludzie takie z... miewają. Słyszałam, na że stres. ludzie miewają stres. Okay. No i faktycznie no właśnie. kiedyś tego doświadczałam, ale teraz faktycznie mm -hmm. przez to, że ta endorfiny, teroksyna, dopamina, serotonina zaczynają bardzo mocno działać w naszych organizmach, to faktycznie my mamy coraz mniej. Problemy oczywiście są, bo ludzie mają różne problemy, ale my nie reagujemy na te problemy tak bardzo stresowo. Mm -hmm. Dlatego jesteśmy... W, no mamy dobre humory, żyjemy w radości. Tak. Trochę tak. jesteśmy na haju, można powiedzieć, tak. ale na takim zdrowym tak. haju. Tak. <gry> no, ciekawe to fajnie. No ja ciebie trudno, bym ja musiał gdzieś zdobyć takie twoje zdjęcie, gdzie się nie uśmiechasz. A, Chyba mam takie trudno zdjęcia, by było... jak miałam 5 lat. Byłam bardzo poważna, mam na Facebooku no, nawet moim, tak, tak zapraszam Państwa do mojego Facebooka też. I tam mam na Facebooku takie zdjęcie, gdzie mam 5 lat, z bardzo, bardzo poważną miną, okay. krótkie włoski i byłam taka pani profesor. Ale to było przed zielonkami jeszcze. <grym> to było bardzo, bardzo <grym> dawno przed zielonkami. Okay. No i to te zielonki zmieniają ludziom całkowicie spojrzenie na życie. No a z tego, co udało mi się zorientować, to wymaga czasu. No, jest to pożywienie, czyli Powiedzmy, są to rośliny. To, no. Tak, i to nie jest antybiotyk, że no. nagle weźmiemy sobie dwie pigułki i jesteśmy, do już przodu. nie mamy gorączki, tak? Mm. Ale tutaj to są rośliny. Więc jak każde rośliny one działają na poziomie, po pierwsze komórkowym, mm -hmm. więc my możemy pewnych rzeczy nie zauważać. A one już sobie one leczą, dzieją. tak, już sobie leczą, doprowadzają do leczenia pewne choroby, o których my jeszcze nie wiemy, bo w, czasami jest tak, że niektóre choroby nam się objawiają dopiero jak już jest za późno. Natomiast my ta, też bardzo często ignorujemy, nie słuchamy swojego ciała, mhm. nie patrzymy na siebie z miłością, nie zauważamy zmian w naszym ciele. Więc, jakby to jest też to, że ta zielona żywność działa powoli, a mhm. czasami bardzo szybko. I wszystko zależy od, od nas samych. Każdy z nas jest inny. Mhm. Ale tak jak mówię. Tak jak ci mówiłam, no u tej dziewczyny zadziałała w pierwsze cztery godziny i pasożyt wyszedł z niej, wiadomo, drogą do ubikacji. Tak. Natomiast, natomiast innym to zajmuje lata, dlatego że są Aha. w stanie wyleczyć się na przykład z cukrzycy, ale to trwa na przykład rok czy półtora roku. Mhm. Ale tak jak z alergii, no to może to być właśnie trzy miesiące. Albo na przykład z łuszczycy. Nie to, to są bardzo ciężkie schorzenia, które cukrzyca, łuszczyca, endometrioza to są ciężkie schorzenia, mm -hmm. które latami my hodujemy, bo to i chcemy nagle je po prostu tak wyleczyć. O. Nie ma. I jeżeli 20 lat chorujemy na jakąś chorobę, potrzebujemy minimum 20 miesięcy, mm -hmm. żeby z tej choroby wyjść na tym takim największym. Ja wiem, ale człowiek jest niecierpliwy. On chciałby tą tabletkę, która to załatwi za niego szybko czarodziejską. Najlepiej. No, no niech tam kosztuje 400 zł. O, ale to ma być teraz. Teraz. No to jest pytanie: Czy Nie. jeśli zanieczyszczamy Aha. swoje ciało przez tyle lat, czy jesteśmy w stanie? No, tak jak z tym mieszkaniem, tak? Zagracamy go przez 30 lat, mieszkanie nasze, i nagle chcemy, żeby weszła ekipa i w ciągu czterech minut zrobiła porządek? No? Nie da się. Aha. <laughs> Nie da się. Chociaż są też takie przypadki cudownego uleczenia, i to jest bardzo ciekawe, dlatego że ja mam takie przypadki e, e, z, z, miałam takie 4 czy 5 przypadków, gdzie zadzwonili do mnie ludzie, i w tym jedna pani Irenka, którą bardzo pamiętam, dlatego że ona miała taki przypadek dla mnie szokujący. I ona mówi, pani Aniu, ja, ja, ja wezmę te zielonki, ja będę piła te zielonki, tylko niech mnie pani posłucha, bo muszę pani powiedzieć coś ważnego. Więc ja mówię, no to słucham panią. I ona mówi, proszę pani, ja słucham już, pani, któryś odcinek z kolei. Ja, proszę pani, w ogóle nie chodziłam. Od kilku miesięcy nie mogłam stanąć na nogi. I ja, proszę pani, po którymś odcinku słuchania, jak te zielonki są wspaniałe, jak one dobrze działają, ja wstałam i poszłam na piętro. Mm -hmm. I to był dla niej taki szok, że ona po prostu płakała mi do telefonu, bo dla niej to był cud. Mhm. A nasz mózg, nasz w ogóle organizm, on odbiera wszystko na różnych poziomach. I tak samo jak były przypadki, kiedy ludzie uczyli się tańczyć tylko oglądając turnieje tańca, tak oni można? po prostu można, i mhm. można. my mamy takie, mamy takie właściwości. I tym samym jest też kwestia wiary. Ta mhm. pani uwierzyła, że te zielonki pomogą, pomimo, że ich nie miała w ogóle w ręce. Echa. I ona uwierzyła, że one jej pomogą dojść do zdrowia. I tak mocno uwierzyła, że jej pomogły. No nice. i. Tylko dobrze dla niej. To tak, ale to jaką wiarę trzeba mieć no. w sobie, żeby nie mieć tego czegoś. Zwykle ludzie potrzebują mieć ten przedmiot mm -hmm. albo coś właśnie. A czy to będzie lekarstwo, czy to będzie jakiś syrop na coś, czy to będzie właśnie i mm -hmm. wszystko no co? Ważne, że oni muszą to mieć i oni muszą mieć ten ruch wsadzania tego do ust albo wypicia, i oni już mm -hmm. wtedy czują, dobra, okej, okay, to mi pomaga. Ale zielonki mają jedną właściwość bardzo ważną. Czy się w nie wierzy, czy nie wierzy, to one i tak, i tak działają. No to tak, tak jak z grawitacją. <grafię> Dokładnie. <grafię> Możesz nie wierzyć w grawitację, no to wejdź na balkon i skocz. No właśnie, <grafię> dlatego właśnie to no jest tak to samo. działają. Ale powiedz mi, jak przekonać ludzi, że mają już na zawsze z tym zostać? Bo to mi się wydaje chyba najtrudniejsze do zrozumienia. Jeszcze raz, nie przekonuję do niczego, no. ale zawsze zachęcam, żeby spróbować. I teraz, jeśli spróbujemy zielonej żywności, mm -hmm. bo są ludzie, którzy zostają z zieloną żywnością i już zostają od 2014-2015 roku. Ja mam klientów, którzy cały czas biorą zieloną żywność. A są tacy, którzy się zniechęcają po dwóch, trzech miesiącach i mówią: A nie, bo to w ogóle nie działa. M może tak być. Może tak być, że nie będzie działało, ale to jest jeden przypadek, kiedy to nie działa. Wiesz, jaki? No. To, jak to masz na półce? Tak, jak leży na półce, jest nieruszany, nie zapomniany, to w ogóle nie Sejne, działa. Mówmy się, to, to nie smakuje jak Rafaelo. No, jest to smak soku strawy, więc no, nie jest to, to brzmi. smak tak, jeżeli ktokolwiek pił sok strawy, ale są na to pewne patenty, Aha. żeby to smakowało. Ostatnio w ogóle mój syn odkrył, że jemu to bardzo smakuje z mlekiem. On po prostu lodowate mleko, miesza, bierze łyżkę y, zielonego proszku, wsypuje no. do szklanki mleka, sejkuje to szejkuje, robi po prostu takiego mhm. zielonego szejka i wypija. I dla niego to jest tak pyszne, że po prostu no, on pije tego litrami. Ale to, to nie jest tak, że to się nie da. Ja piję normalnie. Czyli tylko takie, samą wodą. Tak. Najlepiej pić samą wodą, oczywiście, mamy tylko chłodna woda. Musi chłodna być. woda taka mm. z tego filtra, kranika takiego. Tak, najlepiej zimna, jak jest zimna, no, i to, to jest orzeźwiające. Normalnie pijemy. Tylko mi to mm. potem trzeba jeszcze wypukać, bo jeszcze została ta piana. I pianka. I teraz co no. zrobić z tą pianą? No, no. bo faktycznie, jeżeli, jeżeli weźmiemy, jak to w ogóle zrobić, jak to przyrządzić? No. Więc tak, bierzemy szklankę zimnej wody, najlepiej, żeby to była już szklanka wlana do shakera, tak? Czyli... Nie mamy shakera. W słoiku od dżemu. Właśnie. Dżemie. Dobrze, w słoiku po dżemie. No. Możemy to jako, użyć jako shaker, e, czyli bierzemy słoik po dżemie, wlewamy do niego niecałą szklankę zimnej wody i do tego wsypujemy kopiatą łyżeczkę proszku w soku z trawy jęczmiennej. Mm -hmm. Nie mielonego jęczmienia, powiem za chwilkę jak jest urządza, mm -hmm. tylko soku z strawy jęczmiennej wysuszonego. Szejkujemy i wypijamy. I teraz dla dzielnych ludzi wypijamy normalnie, możemy sobie do szklanki oczywiście przelać, wypijamy ze szklanki tylko z wodą. Dla tych mniej dzielnych no. może to być sok z trawy z wodą, ale wypiany przez słomkę, przez rurkę. I wtedy nie czuć po prostu zapachu sobie. Ja prosto z tego słoika. No, to jesteś bardzo dzielny. Cały duszkiem do zera. No ale jest pytanie jeszcze, jak zachęcić dzieci do tego. Więc ja zawsze mam taką propozycję, żeby wziąć sok tł tłoczony z jabłek. Są mm -hmm. takie soki w, no kra są. z kranikiem w takich... NFC. Yy, tak, no, ale są też takie, można kupić no, w każdym praktycznie sklepie mm -hmm. w kartonie z kranikiem. To są tak. tłoczone soki z jabłek, ufamy, że tak jest i one są tłoczone bez cukru i tak dalej, więc możemy je użyć i do tego właśnie, do takiej szklanki z sokiem wsypujemy kopiatą łyżeczkę proszku mm -hmm. i szejkujemy i dajemy dziecku w nieprzezroczystym, pojemniku najlepiej, Żeby bo wtedy... nie widziałeś, tego koloru. No właśnie, to nawet nie o to chodzi, bo sam sok z ma przepiękny, szmaragdowy kolor. No. Ale jak go zmieszamy z pomarańczowym sokiem z jabłek, to wtedy ten kolor robi się taki brunatno-brązowo, taki ble... I wtedy dzieci nie chcą tego pić. Dlatego najlepiej w nieprzezroczystym jakimś pojemniku i do tego rurka i piją to przez rurkę. I wiesz co, sok z jabłek jakby likwiduje sok z trawy. Aha. smak soku strawy. Tak. Także ten smak, jak spróbujesz sobie, to zobaczysz. Nie będzie w ogóle wyczuwalny smak soku strawy, ale będzie wyczuwalny. No dobrze, wyczuwalny ale żeby podawać małym dzieciom, mhm. powinniśmy to najpierw jakoś stwierdzić, zbadać. Subskrybuj kanał piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.